2007 problem, bo od 2 lat, gdzie schodzimy do tego brzega, problemu nie było, szczerze nie zmieni, prawda? Ale nie wiemy, to proszę Państwa, nie pytanie do mnie, bo ja nie wiem dlaczego. No, mam właśnie na sprawę, dlaczego? Wręcz Pan Burmistrz się spotkał z prezydentem Tarnowego, żeby zapewnić, że dyskutować w ten sposób. Tylko na razie odbyła to przez plan mediów, prawda? Powiedz, że Pan Prezydent tak pisze, że chce od burmistrza 220 tysięcy złotych, to burmistrz mu może odpowiedzieć jasno. Panie prezydencie, panu dzieci z gminy Nowa Dęba przysparzają około 500 tysięcy złotych netto przychodu z tytułu uczęszczania do szkół tarnobrzeskich, więc proszę wziąć to pod uwagę. No tak, no co jest, cóż można więcej dyskutować? Ja rozumiem, tylko kwestia, czy nie można by to tam porozmawiać na płaszczyźnie kompromisu, prawda? Bo sztuka kompromisu to jest. Bo na razie to się odbywa, mówię, na płaszczyźnie do mediów, prawda? A państwo się chyba z tego co wie, nie spotkali, żeby porozmawiać na ten temat. No nie. Burmistrz gminy Nowa Dęba i prezydent miasta Dąbrzega, prawda? Czyli, ale myśli pan, że prezydent zmieni zdanie po prostu w wyjeździe? Znaczy nie wiadomo, czy nie wiadomo, trzeba nie spotkać, prawda? Dobrze, ja się spotkam się już państwa, zrobię wszystko, ale tak jak mówię, ja ze swojej strony muszę się organizacyjnie przygotować do 1 września tego roku i to chcę zrobić. To chcę zrobić tu w Mielowie plus przedszkola w Nowej Dębie. Kto z państwa będzie chciał korzystać, będzie miał taką możliwość. No tak, jeżeli mam takie pytanie, jeżeli tam się spotkał z prezydentem Tarnowego, prawda, to może by zgłaszać kwestię, czy jako jakiś wakacje odejdzie z tego, prawda, przedsięwzięcia, bo ostatni się nie dzieje, prawda, my dziecko weźmiemy do Tarnowego, a gdyby stwierdził, że w porządku, ten zgodził się na tą sytuację, prawda, ale te dzieci, które chodzą do tej pory, nie skończą to przedszkole, prawda, przestrzeni do Tarnowego, zróbmy przedszkole od któregoś tam roku, prawda. Żeby nie było tak, że jesteśmy teraz skazani na to, że no, musimy sobie załatwiać, że tak powiem, na okno kroku tą ewentualny werdunek Tarnowego. Mówię, generalnie moje chodzi o to, żeby spotkać się z prezydentem i próbować dojść do kompromisu. Proszę Państwa, powiem tak, ja czekałem na decyzję Rady Miasta Tarnobrzega, która zresztą zapadła tak, jakie było moje przewidywanie, czyli nie zgodzono się na likwidację przedszkoli. Wydawało mi się racjonalnym, że jeżeli pozostaną Państwa dzieci w tym przedszkolach, to będzie to korzystne dla tych przedszkoli. Bo Państwo płacicie pełną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, bo to jesteście maksymalnie. I to powinno wzbogacać dochody Miasta Tarnobrzega. Jak słyszę, że są inne rozwiązania jednak planowane mimo wszystko, no to będziemy teraz, no próba rozmowy będzie oczywiście, tylko jeżeli Pan Prezydent mówi, że nie ma takiej opcji, no to nie wiem, czy zmieni pod wpływem mojego przyjazdu do Tarnobrzega. Wie Pan, siłą będzie współżywia tutaj, spotkanie tutaj, może być różnie. Ja Państwa, w razie tak, dobrze, ustalmy tak, w takim układzie ja będę Pana Prezydenta, spotkam się i przekonać go będę chciał, że Państwo dostarczacie mu do pieniądze, żywą gotówkę, bo jesteście 8 godzin, płacicie za te ponadwymiarowe 3 czy 4 godziny i to jest jakaś tam kwota pieniędzy w skali miesiąca, w skali roku i to jest dla niego pewnie koszt. Czy uznał tą argumentację, czy nie? Nie wiem. Dalej, czy może...